Powoli kończy się budowa nowych mieszkań komunalnych w Kościerzynie. Przypomnijmy, że nowy budynek powstał przy ulicy Hejkiego na działce po byłej kotłowni. Niestety, na razie nie wiadomo kto zasiedli nowe mieszkania. Został wybudowany dla najemców, których wskaże miasto. Tak? Czyli jest to budynek TBS-owski na działce TBS-u, ale z mieszkaniami komunalnymi. Ostateczny koszt budowy budynku to 6 milionów 300 tysięcy złotych. 45% wyłoży miasto, 45% Bank Gospodarstwa Krajowego jako ta dotacja i 10 TBS. Mieszkania komunalne z reguły są przeznaczone dla najuboższych mieszkańców. Czy to oznacza, że czynsze w nowym budynku będą niższe? Ja nie wiem, jakie będą. Do końca miasto ustali w tej chwili no, czynsze w TBS-ie są nawet własności TBS-u są niższe niż czynsze komunalne, maksymalne. Jakie tu będą? Myślę, że porównywalne jak dotychczas, ale ustali to miasto dla swoich najemców. W obiekcie znajdują się 32 mieszkania: 8 trzypokojowych o kubaturze 50 do 60 m2 i 24 mieszkania dwupokojowe o kubaturze około 50 m2. Każde z mieszkań jest wykończone. W pełni wyposażone, tak jak powiedziałem, no, glazura, kafelki, podłogi w pełni wykończone, armatura sanitarna, elektryczna, czyli tam no, gniazdka. Kompletne łazienki. Kuchnie też będzie kuchenka spły elektryczna klasy A. Z płytą ceramiczną. Przy budynku znajduje się również parking na 32 samochody oraz dodatkowo dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Kiedy więc pierwsi mieszkańcy będą mogli zasiedlać nowe lokale? Z wykonawcą jesteśmy umówieni na koniec września. Wtedy ma być zgoda, pozwolenie na użytkowanie, i wychodzi, że w październiku będzie można zasiedlać.